Cześć, chyba zadziałało. Witam Was serdecznie. Mariusz Drozdowski z tej strony. Mamy dzisiaj 22 czerwca 2023 roku. Jest godzina 18. Mówię celowo o 18, dlatego że o tej godzinie odbywamy nasze spotkanie, ale wiem, że na przykład na Compariku będzie to spotkanie z małym opóźnieniem. Dlatego osoby, które oglądają nas na Compariku, od razu bardzo proszę, wybaczcie, ale nawet jeżeli będziecie komentowali to w formie live'u, nie będę w stanie na te pytania odpowiedzieć. Zajrzę sobie oczywiście na Comparica później, jeżeli będą jakieś pytania, na które potrzebna byłaby odpowiedź, to postaram się odpowiedzieć po prostu w komentarzach pod filmem. Jeśli nie, to szukajcie oczywiście nagrania na rynkach na poziomie, ewentualnie Magic on the Charts. To tyle tytułem wstępu. Słuchajcie, dzisiejsze... A właśnie, cześć Robert, cześć. Jeżeli mnie słyszycie, widzicie, to chyba wszystko śmiga. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie tak całkiem nie przez przypadek. Głównie powiem o USD/PLN-ie i takich spostrzeżeniach, o których wspominałem już wcześniej. Teraz zrobiłem troszeczkę dłuższą analizę, pokażę ją Wam. I być może będzie z tego kolejny z poziomów DML-a. Jeżeli ktoś z Was handluje na USD/PLN-ie, to oczywiście bardzo proszę o kontakt i będzie możliwość udostępnienia takich poziomów nieodpłatnie na jakiś tam okres. Myślę, że bardziej dłuższy niż krótszy, w tym sensie, że będę chciał jakby w zamian od Was wnioski. Taki po prostu wspólny deal. No dobrze, słuchajcie, zanim zacznę mówić o USD/PLN-ie, to chciałbym przejść do malowania, do iPada, żeby osobom niewtajemniczonym wytłumaczyć co nieco, jeżeli chodzi o poziomy Deep Market Level, konkretnie jeżeli chodzi o poziomy tygodniowe wsparcie opory. Tygodniowe wsparcie opory na DML-u to są redy. Poziomy red. I teraz poziomy red publikowane są zazwyczaj, mówię zazwyczaj, no bo wczoraj na przykład były później, ale zazwyczaj publikowane są w środę, czyli co istotne, to jest środa, nie poniedziałek, środa, gdzieś tam w okolicach 15, 17, no. Szóstka mi z tego wyszła, ale generalnie 15-17. W tych godzinach powinny się na wykresie pojawić poziomy tygodniowe. To jest jedna ważna rzecz. Tak? Czyli nie poniedziałek, a środa w godzinach popołudniowych. Kolejna ważna rzecz jest taka, że poziomy red, słuchajcie, to jest komplet sześciu kresek. Dwóch takich grubych, które widzicie gdzieś tam po środku i dwóch takich cieńszych, tak, przerywanych gdzieś tam. Czyli na górze jest przerywana, na dole jest przerywana, no i tu są dwie grube jako taka strefa. I teraz cena powinna w ciągu tygodnia poruszać się w tym obszarze, czyli nie powinna wyjść poza przerywane linie. I to jest wszystko ok, ale statystyka oparta na historii mówi, że my się poruszamy tak naprawdę wewnątrz tutaj tego niebieskiego kwadracika. Czyli zielony wszystko jest ok, niebieski jakby najbardziej jest powtarzalnie statystyczny. Jeżeli cena z jakiegoś powodu, może wezmę pomarańczowy kolor, i tutaj sobie przedłużę tą strefę. Jeżeli cena z jakiegoś powodu, jak ja to mówię, wyjedzie poza redy, to powinniśmy do tej strefy wrócić, do tej niebieskiej. Tak? Tyle mówi jakby model, tyle mówią powtarzalne schematy na DML-u. Nie mamy redów na wszystkie instrumenty i to, co na przykład robimy w tej chwili, to szukamy jakby pewnych zależności, powtarzalnych zależności. No i zaczęliśmy od USD/PLN-a. Witam kolejnych uczestników. Witam tutaj kogo? Artura, Łukasza, ekstra. Fajnie, że jesteście. Jeżeli coś Wam się rzuci, to oczywiście bardzo proszę o komentowanie bądź dodatkowe pytania. Czyli tak, mamy nasze redy, mamy, że cena ma wrócić, no i tyle. No właściwie cały IWI. I teraz to, co stworzyliśmy na USD/PLN, będziemy próbowali też właśnie stworzyć na inne instrumenty, ale to, co mamy na USD/PLN, to mamy te dwie linie. Czyli mamy poziomy, które są z dużą powtarzalnością. Zaraz oczywiście przejdziemy do wykresów. To z dużą powtarzalnością one wracają. Cena wraca do tego poziomu. Zdarzyło się, przyznaję, zdarzyło się, że w estymacjach takich historycznych patrzyliśmy i wtedy, kiedy był wybuch konflikt na Ukrainie, to wtedy tam wystrzeliliśmy. Właśnie, wystrzeliliśmy bardzo silnie, ale żeby było ciekawie, to no, niestety nie będę w stanie Wam tego pokazać dzisiaj, ale było coś takiego, że była strefka, cena wystrzeliła, słuchajcie, po 2 tygodniach, żeby było śmiesznie, tu była, do tego poziomu mieliśmy wrócić, po 2 tygodniach cena zeszła dokładnie w ten punkt, co do pipsa, po czym poszła do góry. Nie pamiętam, czy wybili szczyt, czy nie, ale generalnie była bardzo silna reakcja, po czym kurs spadł. I spada do dzisiaj na USD/PLN. Tak, ale to, co nas będzie interesowało, to właśnie te dwie, na tą chwilę różowe, jeżeli zostaną już zatwierdzone i trafią do oferty DML-a, to będą pewnie normalnie redy na USD/PLN. Dobra, słuchajcie, to ja przejdę do wykresu. Więc tak, to jest wykres USD/PLN-a. Już tylko, widzę, że nie zrobiłem dwóch bardzo istotnych rzeczy. Czyli zanim je zrobię, to jeśli pozwolicie, to ważna klauzula. Znaczy raz, to jest klauzula, jeżeli chodzi o ryzyka. Tak się zakręciłem tym USD/PLN-em, że widzicie, formalnością nie stało się zadość. Czyli to, o czym mówimy, jest to estymacja, na pewno nie jest to rekomendacja. Ważne, żebyście świadomie podejmowali decyzje inwestycyjne, bo większość, niestety większość na rynku traci. Statystycznie mamy przewagę, a okazuje się, że i tak większość traci. No, to by było tyle. Nasze spotkanie oczywiście odbywa się w ramach partnerstwa z brokerem Purple Trading i nie jest to przypadek, dlatego że jeżeli chodzi o Purple'a, no to jestem edukatorem na Purple Trading Hubie, czyli takim na platformie edukacyjnej. Nie jestem tam oczywiście jedynym, ale ja prowadzę spotkania związane z MMD i z DML-em, no i korzystając również z tej okazji i uprzejmości, chciałbym Was na Purple Trading Hub oczywiście zaprosić. Na Purple Trading Hubie publikowałem m.in. informacje o zakresach na USD/PLN-a wcześniej. One nie są oficjalnie dostępne, ja je pokazywałem chyba na kilku spotkaniach, już na tych naszych spotkaniach środowych, czwartkowych, przepraszam, tych z rynkami na poziomie, ale tam na tym Purple Trading Hubie na pewno znajdziecie tę informację wcześniej. Dobra, słuchajcie. Tak jak wspomniałem, czekajcie, o, teraz jest. Tak jak wspomniałem, mamy te poziomy, tylko że teraz widzę, że je przesunąłem odrobinę. To jest tak, tu jest początek. Początek to jest gdzieś tam połowa lutego tego roku. Dla poziomów, które udało mi się, tutaj ręcznie miałem trochę malowanek, ale udało mi się wyznaczyć. Wcześniejszej historii nie mam, ale to, co mamy, czyli właściwie będziemy w stanie te kilka miesięcy prześledzić, jak cena zachowywała się na tych poziomach na USD/PLN-ie. I czy dałoby się na bazie poziomów, no na razie są to magenta, ale docelowo zakładam red, dałoby się podejmować decyzje inwestycyjne. Jak Wam wspomniałem, te poziomy, tutaj, to są te poziomy od środka, czyli jak mówiłem, mamy Na redach mamy dwa poziomy, taką strefkę, mamy kolejne dwa poziomy, mamy jakąś tam strefę tu właśnie przerywaną i na dole też mamy strefę przerywaną. I te, o których my tutaj mówimy, te nasze, to są te wewnętrzne, czyli w sumie te ważniejsze, te, które są przydatne w modelu statystycznym. Ok, założenie, a właśnie jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy analizować. Założenie jest takie, że tutaj ta kreska pionowa to jest separator okresów. Tu jest wtorek, ups, tu jest środa. Widzę, że z pisanie myszką coś słabo mi wychodzi. Wtorek, środa. I teraz po tym separatorze cena powinna, nie musi, powinna. A, biały ekran, czekajcie. Cyk, dobra, coś niechcący coś przełączyłem. Teraz pewnie już widać. Dzięki, Artur, za czujność. Jak właśnie na czacie podejrzałem. Czyli jeszcze raz, nie wiem od którego momentu było widać, ale tu jest separator okresów, tu jest wtorek, o, teraz może się uda, tu jest środa, tak? I cena po tym separatorze powinna znajdować się pomiędzy tymi naszymi kreseczkami. Jeżeli jest nad bądź pod, powinna wrócić do tego poziomu. Tak, powinna. Powinna, czytaj, nie musi, ale zobaczymy, co na to statystyka z ostatniego pół roku. Po wyznaczeniu, tutaj w tym pierwszym tygodniu, zauważcie, że cena wyjechała nam w piątek, trochę powyżej, no ale została zgaszona. Separator z wtorku na środę, cena znajduje się pomiędzy tymi dwiema kreskami, czytaj, setup został spełniony. Tak się akurat złożyło, że w czwartek cena jeszcze raz zareagowała na ten poziom, no ale nie musiała. Tak? W czwartek zakładamy, że od środy naszej, te dwa poziomy są to poziomy nieprzekraczalne. Dokąd? Do separatora z wtorku na środę. No i taka nuda, prawda, bo cena nie doszła do żadnego z tych poziomów, no mieliśmy boczniaka tak zwanego. Co się dzieje po separatorze? Cena pikuje na dół, przebija nam poziom, ale już tutaj w tym tygodniu może, to jest środa, spadamy i uwaga, wyznaczane są, tu może przewinę odrobinę, wyznaczane są nowe poziomy na nowy tydzień i te nowe poziomy na nowy tydzień są tutaj. Czyli cena nie powinna spaść w kolejnym tygodniu poniżej tego poziomu i nie powinna wyjść powyżej tego poziomu do tego dnia. Taki przypadkowy przypadek. Akurat mamy na tym poziomie konsolę. Co się dzieje? We wtorek podczas sesji amerykańskiej cena wychodzi powyżej. I teraz uwaga, to jest dodatkowe spostrzeżenie, że zdarza się coś takiego, że Amerykanie wyciągają cenę przed wtorkowym separatorem i odjeżdżają. Czyli jeżeli będziemy mieli tego typu przypadek, to liczyć na powrót, on tutaj akurat był, jest wszystko ok, tak? Ten powrót tutaj się wydarzył. Ale ja już bym go na przykład tego powrotu bym już nie rozgrywał, nie? Czyli albo gram tutaj reakcję, czekajcie, bo za was grałem, no bo wszystko cały tydzień było ok. Jeżeli nie było, to raczej szukałbym wyjścia z takiego setupu. To on się przepięknie rozliczył. Kolejny tydzień, zobaczcie, znowu wyznaczamy poziomy na kolejny tydzień, czyli cena nie powinna wybić powyżej tego poziomu i nie powinna zejść poniżej tego poziomu. Założenie statystyczne było takie, że nie powinniśmy zejść poniżej, a jeżeli zejdziemy, to powinniśmy po separatorze okresów z wtorku na środę wrócić do tej przestrzeni. No i zobaczcie, że w piątek było wyjście w dół, otwarcie luką w dół i teraz poniedziałek cena do tego poziomu wraca i w środę też do tego poziomu wracamy. Czyli tego typu sytuacje, jeżeli zaufamy statystyce, jest niczym innym jak bonusem. Ok? Kolejny tydzień. Tak, żebyśmy widzieli, to postaram się to troszeczkę zmniejszyć. O, Mamy kolejny tydzień. I co mówimy, co tutaj się dzieje? Cena nie powinna spaść poniżej tego dolnej kreski, nie powinna wyjść powyżej. Zobaczcie, to jest właśnie to i cieszę się, że to jest, bo to pokazuje, że to nie jest gral, bo to jest jedyny przypadek, kiedy w sumie nie zaliczyliśmy setupu. Ale zostawiam Wam taką jakby zajawkę po to, żeby pokazać, że model działa. I zaraz zobaczycie, bo przez cały czas potem będzie działał. Ale tutaj mamy wyjazd, kiedy? We wtorek. Tak? Najpierw mamy wyjazd tutaj w poniedziałek, we wtorek wracamy do tego poziomu, no i niestety w środę już nie wracamy. I cena powinna pojawić się tutaj. Jeżeli ktoś w kolejnym tygodniu przyjął, że cena ma się poruszać w tym przedziale, to oczywiście, że na tym poziomie można było grać reakcję i co więcej, wyjść z tego setupu, nawet zbieranego siatką, czy to stałą, czy na ważnych poziomach. Tylko powiem Wam tak, z mojego doświadczenia wynika, że jak ustawimy sobie w głowie, że coś nam działa tydzień w tydzień, to bardzo często nie wyjdziemy tutaj, tylko będziemy chcieli te parę pipsów, czasami kilkanaście, będziemy chcieli dojechać do tego poziomu. No, więc z tego setupu wyjść by się dało, nawet z zyskiem. Tylko trzeba mieć świadomość, że czasami nie warto się upierać. Nie? Statystyka mówi, że powinniśmy dojechać dotąd. Gdybyśmy tutaj wyznaczyli poziomy te przerywane, to prawdopodobnie setup, wracając tutaj, w ogóle spełniłby nasze oczekiwania. Co więcej, te poziomy, które tutaj mamy, tą mini konsolkę w środę, ona też spełniłaby ten wymóg tych przerywanych kresek. Także dopiero później pojechaliśmy dalej. No, zakładam, że jeżeli powstaną redy, to one będą łącznie z tymi przerywanymi. Wtedy tego typu właśnie, tego typu sytuacje, jeżeli byliśmy na przerywanych i wracamy do przerywanych, to już tutaj w tych okolicach będzie ewakuacja z setupu. Ewentualnie to, co będzie dalej, będzie po prostu bonusem. Tu mamy ten kolejny tydzień. Utrzymany zgodnie z planem. Kolejny tydzień, znowu utrzymany zgodnie z planem. Tutaj we wtorek mieliśmy reakcję po separatorze okresu z wtorku na środę. Cena wróciła do naszej przestrzeni. Jedziemy dalej. Jeżeli macie do tego pytania, to bardzo proszę, od razu je można na czacie zadać. Witaj, Michał. Kolejny przypadek. Tu jest jeszcze jedna kreska, zaraz Wam powiem, od czego ona jest. W tym tygodniu, teraz ważne, no, tak jak mówiłem, w środę, w godzinach popołudniowych te kreski są wyznaczane, czyli to, że tutaj spodziewamy się reakcji, to jest poniedziałek, to my o tym już wiemy od środy. Jak się cena tam pojawi, cena to ma zareagować. Tak? Albo zareagować, tak jak zareagowała, albo ma skonsolidować, albo jeśli wybije, to ma wrócić. Więc kolejny tydzień, setup zrobiony. Kolejny tydzień, zobaczcie, tu jest wsparcie, tu jest opór. No i w kolejnym tygodniu, jeżeli cena wychodzi poza tą przestrzeń, ma wrócić. Konsolidacja dokładnie w okolicy tego naszego poziomu. Kolejny tydzień zaliczony. Ta żółta krecha, to pomarańczowa właściwie powinna być u Was widoczna, to jest kreska, którą testujemy pod jeszcze inny setup, pod nowy setup, dodatkowy właśnie tak, żeby na USD/PLN tych setupów można było rozgrywać więcej, nie tylko te nasze redy, czy tam limki, czy akły. Ale zaraz Wam pokażę, dlaczego ta kreska ma znaczenie bardzo duże w przyszłości. To jest coś, na co pojawiło się całkiem niedawno. Tu mamy kolejny tydzień. No i zobaczcie, znowu. Czwartek, reakcja. Piątek, reakcja. To samo w poniedziałek, reakcja, retest, ale powinniśmy wrócić do poziomu. No i jesteśmy. Tu jest przejście z wtorku na środę i zobaczcie, po północy jesteśmy na tym poziomie. No właśnie, to jest tak jak mówię, kreska wyznaczona tutaj, reaguje tydzień później. Kolejny tydzień. Kolejny tydzień, czyli ten. Znowu. W środę wyznaczona kreska. To może wyglądać, wiecie, jakby ktoś wziął i historycznie sobie pomalował kreski, mówił, o, to się odbili, tu się odbili. No nie, dlatego, że to jest model, który jest modelem stałym, powtarzalnym. Tydzień w tydzień ten model no, działa w taki sposób, jak widzicie, tak? Mamy kolejną przestrzeń. Słuchajcie, w ogóle jest taki myk, jeżeli tak to można nazwać, że są osoby, które mówią, dobra, wyznaczymy środek i wyznaczymy na przykład FIBO. Jakieś 50, zniesienie 50, jakieś 618 i dorabiają do tego, no nazwijmy to, dorabiają teorię, no ale ja też dorobiłem teorię do zachowania ceny i okazuje się, że te modele Fibonacciego, one też no, w jakiś sposób, mówię w jakiś sposób, bo ja się na nich nie znam, więc ich jakby nie będę pokazywał, ale jak będziecie chcieli, możecie poprzykładać sobie Fibonacciego zniesienia, ale właśnie w tym modelu, że wyznaczycie sobie środek tej przestrzeni, tutaj, i od niej po prostu w górę i w dół wyznaczycie sobie zniesienia Fibonacciego i zobaczycie, czy Wam działa. Tutaj w tym tygodniu nuda, no bo nigdzie się cena nie spotkała z kreską. Kolejny tydzień, już jesteśmy w maju, więc pomału będziemy zaraz przy końcu. I zobaczcie, środa, cena wylatuje, no i teraz co? Zgodnie z modelem, nie wiem, bo tego nie wiem, przyznaję, ma wrócić do naszej strefy. Tańczymy i teraz wyjazd kiedy? Po separatorze okresów z wtorku na środę, więc wszystko jest zgodnie z planem. Kolejny tydzień i to jest ważna rzecz. O tym nie wiedziałem, słuchajcie, bo od kilku dni wspominałem o tym, że USD/PLN ma się odwrócić w górę, że mamy złotówkę osłabiać. O jednej rzeczy nie wiedziałem, właśnie o tej, o której powiem Wam za moment. Tu jest kolejny tydzień. Zobaczcie, wyjście i znowu cena tańczy na tym poziomie. To jest też znamienne, że w przypadku USD/PLN-a mamy bardzo często konsolidację właśnie na takich maksymalnych wychyleniach tych poziomów RED. Na innych instrumentach częściej dochodzi do reakcji, albo na przykład na USD/JPY do przebicia i powrotu. Na USD/PLN-ie bardzo często konsola występuje właśnie w takim ekstremum. I zobaczcie, to jest ta kreska, o której mówiłem, ta pomarańczowa, zaraz Wam to pokażę w zmniejszonym zakresie. To jest ten nowy setup, który uważam, że on będzie też do rozgrywania. I teraz, jeżeli są jakieś modelowe poziomy, dotyczy to poziomów Sky Blue, z DML-a, Redów to samo, tak? Jeżeli jest jakiś poziom, do którego nie dochodzimy, brakuje tam 3, 4, 5 pipsów, to z obserwacji wynika, że jeżeli mamy tam jakiś wykres ceny, słuchajcie, i zostaje nam jakiś poziom tutaj, to jeśli cena nie dobija do tego poziomu, tylko odpada, to często, nie potrafię powiedzieć jak często, bo nie zawsze, ale często następuje wybicie, w tym przypadku dołka, który jest pomiędzy punktem powstania takiego poziomu, tak, a tutaj tym miejscem, gdzie nie doszliśmy, czyli wybicie tego dołka. Po wybiciu bardzo często cena się odwraca. Co więcej, po odwróceniu się i przebiciu takiego poziomu, bardzo często będzie to poziom, który stanie się wsparciem. Dlatego tą kreskę podtrzymamy trochę dłużej. Mam nadzieję, że jak będziecie zaglądali na rynki na poziomie, to będziemy wspólnie mogli potwierdzić, czy i w jaki sposób to działa. Na razie tą kreskę mamy. To jest poziom, słuchajcie, 4,2684. Możemy sobie przyjąć taki poziom na USD/PLN-ie, zaznaczyć taką kreskę i zobaczymy, co dalej. Dla mnie, jeżeli ten poziom zostanie przełamany, jakby będzie to potwierdzenie tego trendu wzrostowego. To, kiedy wejdziemy w ten trend, to ja myślę, że wejdziemy wcześniej, ale zaraz Wam to pokażę. Analiza kolejnego tygodnia. Górna kreska, no nie przebita, dolna, no i znowu konsolidacja. W kolejnym tygodniu dolna krecha, górna, znowu po dojściu konsolidacja. Aczkolwiek wszystko zgodnie z modelem. Kolejny tydzień, ten i tutaj. Co się dzieje? Spadek i kolejny raz konsolidacja. Aktualne poziomy na USD/PLN to są, słuchajcie, górny poziom to jest 4,1061, dolny 4,0161. To tak można przyjąć, nie? Nie wiem, do ilu miejsc po przecinkach się handluje złotówką, w kantorach na przykład, ale generalnie bardzo, bardzo ważny poziom. No i pytanie, co się wydarzy? Czy zjedziemy i odpadniemy od tego poziomu, no bo takie przypadki też mieliśmy. Na przykład odpadniemy i skonsolidujemy przy górnej bandzie. Tego bym oczekiwał. W tym rejonie powinna nam się cena mieścić, trzymać przez najbliższych kilka dni, czyli do separatora okresu z wtorku na środę. Zwróćcie na to uwagę. Gdybyśmy wybili dołem, mamy tutaj wrócić. Gdybyśmy wybili górą, również powinniśmy do tego poziomu wrócić. To a propos USD/PLN. Przepraszam Was, muszę się czegoś napić, bo faktycznie dzień mamy ciepły. Jak co roku o tej porze dzień mamy bardzo, bardzo ciepły. O, no to tyle a propos USD/PLN. W dużej perspektywie obiecałem pokazać jeszcze, o, widzicie? Czyli mamy strefkę, która nie była zretestowana, a powinna być. Chodzi o to, że jeżeli, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o tą przestrzeń, to środek ze środy, jeżeli sobie wyznaczymy te dwa poziomy, tutaj, górny, dolny i weźmiemy środek, to ten środek w czwartek, powiedzmy, że w czwartek w okolicach sesji amerykańskiej powinien zostać zretestowany. W czwartek lub później, ale generalnie on powinien zostać zretestowany. I no, mieliśmy tak na przykład tutaj w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, tu gdzieś jest środek, jeszcze takiego retestu nie było. Ale również nie było go tutaj. I z obserwacji, które poczyniłem również historycznie, jeżeli coś takiego ma miejsce, no to właśnie ten poziom powinien być rozliczony. Jeśli nie został, nie wiedzieliśmy, czego nie rozliczą, ale nie został rozliczony. Nie ukrywam, że to było też takie moje przypuszczenie i na historycznych nagraniach na pewno taką informację znajdziecie, że ja sądziłem, że my już tutaj będziemy ciągnęli w górę. Jakaś korekcinka jak najbardziej była do przyjęcia i stąd już chciałem jechać do góry. No, tym razem model się potwierdził, czyli dołek, który powstał między tym punktem, może go namaluję, czyli dołek, który został między tym punktem, tak, ten dołek. Tu jest ten nasz punkt, który nie było zaliczenia setupu. Ten nasz dołek tutaj został wybity. Mój plan, to o tym już wspominałem, jest mniej więcej taki. Czy tak się wydarzy? Pokażą pewnie najbliższe dni, może tygodnie, ale no, wykres mógłby w tej chwili nabrać dynamiki i odwrócić kierunek. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tutaj, to jest mój plan, o tak powiem, ale najważniejsze jest to, że ten model tutaj się powtarza. Gdyby cena nam spadła, oczekujemy powrotu do tej przestrzeni. Gdyby wzrosła, to również będziemy oczekiwali, że spadnie nam po separatorze z wtorku na środę poniżej tego. Pytań do tego wykresu nie widzę, więc przejdę do szybkiej analizy, bo tak trochę się rozgadałem, pół godziny za nami. Przejdę do szybkiej analizy głównych par walutowych. I może zacznę od końca, bo pokażę Wam na Australijczyku. O, widzicie, no to już jedziemy, słuchajcie. USD/JPY jest na redach. Co to oznacza? No, oznacza ni mniej, ni więcej, że powinniśmy zareagować. Albo konsolidować. Albo jeśli wybijemy, to wrócić. Aczkolwiek na tą chwilę redy na USD/JPY bardzo ładnie zadziałały. Zobaczmy jeszcze miesięczne. Nie ma tutaj w tych okolicach miesięcznych poziomów, no to, jakby te redy są dla nas ważne. Tu na dole, tu, jest poziom red do rozliczenia. To dla tych z Was, którzy nie mają długiej historii na redach, tu pod tą konsolę powinniśmy na USD/JPY jeszcze spaść. USD/CHF. Wybaczcie, że tu jest tak dużo na tym wykresie. Po prostu nie... No, jakby to powiedzieć, nie przygotowałem się trochę do spotkania. Tak się tym USD/PLN-em zakręciłem, że nie chciałem zdążyć z tymi kreskami nanieść tyle, ile się da. No i na tą chwilę mamy tą historię naniesioną właśnie w takim zakresie, jakim wam pokazałem. USD/CHF mamy poziom, tu jest poziom, jakiś historyczny, fioletowy, który prawie został rozliczony. W tej chwili ten poziom mamy tutaj w tych okolicach. No, ten USD/CHF, jeżeli przyjąć, że EURUSD miałby spadać, to USD/CHF rosnąć. No, jak najbardziej taka opcja istnieje. W zeszłym tygodniu ktoś z Was do mnie pisał na zasadzie: Panie Mariuszu, i co teraz? Tutaj po tym spadku. Co teraz? Dlaczego? Bo USD/CHF rewelacyjnie, poczekajcie, ja wyłączę wszystkie te poziomy, które w tej chwili mogą mieszać. Wspominałem o tym, że USD/CHF to jest rewelacyjna para walutowa dla osób początkujących. No bo na poziomach Sky Blue, czyli dziennych wsparciach i oporach, on bardzo fajnie reaguje na poziomy Sky Blue X z dnia wczorajszego i tak dalej. No i po takim strzale w dół, tak, była co prawda tutaj reakcja na Sky Blue w górę, tutaj już nie było EX-a, cena poleciała. No i było, Panie Mariuszu, co dalej, nie? No to spojrzenie na trochę większą perspektywę, czyli tygodniowe wsparcie opory. Ok, jesteśmy na tygodniowym wsparciu, więc jeżeli ktoś brał baję, to albo będziemy mieli konsolidację i wtedy trzeba szukać miejsca na ucieczkę, tak? Albo mamy wrócić. I teraz dokąd mamy wrócić? No mamy wrócić do Sky Blue X, a statystyka mówi, że również do poziomów Sky Blue. Jak to tutaj wyglądało, widać, że EX-a rozliczyliśmy. Sky Blue jeszcze rozliczone nie jest. I teraz analogicznie do tego, co pokazywałem Wam przed chwilą na tym USD/PLN-ie. Jeżeli ten poziom ważny z jakiegoś powodu nie został rozliczony, to być może dlatego, że ktoś, smart money, możemy ich nazwać jak chcemy, chcą jeszcze wybić stop lossy albo zretestować dołek. Czy możemy się zatrzymać w tej chwili na Sky Blue EX-ach na przykład i spaść do redów i dopiero pojechać do góry? Jak najbardziej tak. Tyle, że jeżeli tak będzie, no to wtedy będę oczekiwał, że jakiś będziemy mieli reteścik i jazda w górę. Tak? Czy to już może być początek wzrostu, w sensie, że musimy dojść na dół? Nie, nie musimy. Ale gdyby, to taki scenariusz przyjmuję za możliwy. Tak? Czyli z jednej strony powinniśmy, statystyka tak mówi, wrócić do poziomu Sky Blue, czy to jeszcze teraz, czy po separatorze okresów do tego poziomu, ale może być tak jak mówiłem przez analogię, że ta cena wybije nam jeszcze tutaj do redów i dopiero pojedziemy w górę. Także niezmiernie się cieszę, że scenariusz po raz kolejny tutaj tego gwałtownego wybicia i przerażenia dla niektórych, no, potwierdził się, że rynek jest poukładany. To ja będę twierdził naprawdę, że jakby poziom poukładania rynku jest niesamowity. Istotne jest to, żebyśmy się tylko nie przelewarowali, nie dali przestraszyć. I ostatnia rzecz, z którą osobiście, jeżeli no bo obok tego, że czuję się badaczem rynku, to też staram się na nim zarabiać i być traderem, to jak psycha odpowiednio zadziała i nie upieramy się, że coś musi zadziałać, no ale skoro to są setupy, które ja wyszukuję, to jak to moje nie działa, ego się broni, tym bardziej mam z tym problem, ale to, żeby po prostu z takich setupów wychodzić. Dlatego jest tak, że mam po prostu na 4,3% na tych większych kontach ustawionego stop lossa i no i wtedy po prostu robot tnie, serce boli, ale tak się zdarza. Dobra, słuchajcie, USD/CAD. O USD/CADzie wspominałem znowu na tym Purple Trading Hubie. Wspominałem, że na USD/CADzie spodziewam się wzrostów. Mówiłem to, zdaje się, że cena była gdzieś w tym miejscu. A na Australijczyku spodziewam się spadków. Do Australijczyka zaraz przejdziemy. Więc ten mój scenariusz, z czego on wynikał? Po pierwsze, z tego, że byliśmy na poziomach red, tygodniowych wsparciach oporach. Dwa, tutaj mamy poziomy miesięczne, które też sugerują, że są po prostu wsparciem. Bardzo rzadko dochodzi do tego, żeby cena dochodziła do miesięcznych wsparć oporów. Tym razem doszliśmy. I teraz co powinno być na miesięcznych? No tak samo jak na Sky Blue, jak na redach, tylko w trochę innej skali. Mamy albo konsolkę, no albo jeżeli dojdzie do przebicia, no to oczywiście powrót, no albo odreagowanie. I teraz to odreagowanie na USD/CADzie w mojej ocenie to jest minimum w te rejony. I to jest tam, jeśli dobrze pamiętam, to jest 300 pipsów do urwania. Myślałem, że to już będzie tu. No, muszę to zweryfikować. Jesteśmy w tej chwili tu, gdzie jesteśmy. Czy mogę dopuścić spadek do redów? Byłby on bardzo mało prawdopodobny, znaczy statystycznie. Tak, redy są tu na dole, no ale jest możliwy. To jest cena. Może zrobić co chce. Tyle tylko, że wtedy będę oczekiwał powrotu nad ten poziom. Co więcej, długoterminowo będę oczekiwał tego wzrostu tutaj w te rejony. Najlepiej nanieść sobie chmurki MMD i patrzeć, co mówią chmury. Dopóki mówią sell, to ten scenariusz mówi, możemy się odwrócić, ale tak naprawdę, co prawda z opóźnionym, średnie są opóźnionym potwierdzeniem, ale mimo wszystko są potwierdzeniem o zmianie kierunku trendu. Pamiętajcie o tym. Oczywiście zapraszam we wtorki na 19 na Q&A by MMD, jeżeli kogoś metodologia MMD interesuje. GBPUSD, kolejny instrument. Kolejny instrument, który skacze, mota i no, na niektórych mocno mota. Serdeczne pozdrowienia dla Artura. No, ale co się dzieje? GBPUSD, tu ma redy. Co prawda wyszli z nich, tutaj ważne, we wtorek, tak, przed sesją amerykańską, więc nie upierałbym się, że muszą wrócić, chociaż nie ukrywam, że oczekuję, że wrócą. Na pewno jest tutaj poziom Sky Blue do zrobienia. I no, zobaczymy, także całkiem niedaleko, nie? Tu mieliśmy EX-y, rynek wrócił do konsoli, w tej chwili mamy tutaj bardzo ważny poziom. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że ten poziom jest do zrobienia. Pytanie jeszcze, czy będziemy mieli tego typu wystrzały, tak? Czy już tylko rynek będzie się nam teraz odwracał. Zdaje się, że dzisiaj chyba nawet też są jakieś newsy, więc miejcie na uwadze to, gdzie są redy, bo są jednak nad szczytami. A tu mamy te redy dolne, jednocześnie poziom do odklepania. Dobrze, teraz tak, na GBPUSD Artur właśnie, o którym mowa, a Michał też ma, rozumiem, coś na kabelku, ok. Znalazł fajny, ciekawy setup, ja go troszeczkę zmodyfikowałem, ale to o nim pewnie przy innej okazji Wam powiem, bo czas nas goni, a chciałbym tutaj jak najwięcej pokazać. Pokażę Wam akły, dlatego że to dzisiaj rozgrywałem. To a propos kontekstu, Arturze, tego, o którym rozmawialiśmy na temat AKU. Raz, dwa, trzy, to może zaznaczę. Tu jest pierwsza akła od końca, druga akła od końca, trzecia, czwarta, piąta. Każdy z tych poziomów powinien, nie musi, powinien zostać rozliczany. Z jakiegoś powodu, nie ukrywam, że bardziej sądziłem, że ten poziom tutaj na akłach zostanie klepnięty, szósty, dlatego że on został przebity. Jeżeli zdarza się, że taki poziom jest i cena go nie zauważa, tylko tak, o tak sobie tam przeleciała, to z dużym prawdopodobieństwem cena do niego wróci. Także to jest taki setup przebijający, jest w mojej ocenie podobnie skuteczny jak na przykład podwójne poziomy aqua, które są zaliczane i tak dalej. No, także taki pojedynczy poziom ma zadziałać. On tutaj bardzo słabiutko nam zadziałał, ale reakcja mimo wszystko była, czyli został zauważony, a potem rozjechany. Ale na przykład tutaj też był, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że widać. Tutaj był poziom, który był taki wiszący i też cena na nim zareagowała przepięknie. Spadek, no właśnie. Teraz tu gdzie jesteśmy, mamy też taki poziom, zobaczcie. To jest poziom, który nie miał kontaktu z ceną, czyli z jednej strony, jak cena się na nim pojawi, to będziemy oczekiwali odreagowania na minimum 5 pipsów. Jeżeli go przebiją na 5, oczekujemy retestu. Gdyby się zdarzyło, że on będzie rozjechany, także nawet nikt nie widział, że tam była jakakolwiek kreska pozioma w kolorze aqua, to będzie nam sugerowało, że do tego poziomu powinniśmy wrócić. Dobra, jedziemy na ETK-u w trochę innej perspektywie, czyli w godzinówkach. Tu mamy redy, tak? Tygodniowe poziomy. Zobaczcie, że to samo, co mieliśmy na USD/PLN-ie. Słuchajcie. Stąd redy górne, redy dolne. Wczoraj. Dzisiaj puknięcie, dosłownie puknięcie, stuknięcie, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie na minutówkach sami. Dzisiejsza reakcja na redy, no była właśnie taka. No, takie kreski, nie? Niektórzy mówią, że to są takie kreski. To prawda, to są kreski. Tylko za tymi kreskami coś się kryje. Na pewno przewaga statystyczna, ale nie tylko, nie? Teraz tak. Ten poziom, tutaj te okolice są bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze są redy. Po drugie, tu jest sky blue. Może powiększę to troszeczkę, ale dużo nie mogę powiększyć, bo chcę Wam zwrócić uwagę na ileś tam detali. Tu jest fiolet, który pokrywa się Sky Blue X. Tu jest fiolet, taki no właśnie w okolicach Sky Blue, który jest taki niby przypadkowy. Tu jest coś, co nie wiąże się w żaden sposób z MMD i z DML-em, chociaż z MMD troszeczkę tak. Jest te dwie pomarańczowe kreski, to jest Lucas D1, która dla wielu będzie rozliczona. Ja uważam, że jeżeli ona się pojawiła właśnie w takim miejscu, to nie do końca będzie przypadek. Zobaczymy. Jak wrzućcie okiem po prostu redy, to jest ten rejon Sky Blue, tu się coś powinno zadziać. Może jeszcze dziś. Zobaczcie też, to bardziej dla tych z Was, którzy posługują się metodologią MMD. Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj. Mamy diament i takim zupełnym przypadkiem ten diament jest na pomarańczowej chmurze. To, czego będę oczekiwał, to odbicie, może nawet wyższe, to, które mówiłem tam, to te poziomy, które są wyżej. Ale zakładam, że ten diament, on tak łatwo ceny nie puści. Tak? Gdyby puścił, to będę oczekiwał odreagowania i retestu tego diamentu. Ale myślę, że jesteśmy w takim miejscu i o takiej porze, że ten diament trochę tutaj z tym wykresem popracuje. Przynajmniej taki mam plan. I już na koniec Australijczyk. AUD/USD. Podobnie jak na USD/CAD-zie wspominałem, że ma być buy, tak tutaj mówiłem, że ma być sell. Właśnie między innymi dlatego, że byliśmy na redach, ale poza tym, że byliśmy tutaj na redach, to testujemy takie nowe poziomy powiązane z opcjami. No i te poziomy opcyjne też mówiły, że tutaj jest taki, nie wiem czy można powiedzieć w przypadku ceny, że jest to poziom nieprzekraczalny, ale no tak by można o tym poziomie powiedzieć. Można go oczywiście przekroczyć, ale powinien być zretestowany podobnie jak poziomy miesięczne. Więc AUD/USD przepięknie tutaj nam zareagował. to jest super. Super, zresztą te korekty tutaj w tym trendzie spadkowym też super. Oczekuję jakiejś większej reakcji tu bądź tu. Znaczy większej w sensie w pipsach korekty, bo to też, żebyście wiedzieli, że te wszystkie korekty, one mają określoną wartość. Tutaj, jeżeli mamy te ruchy, to jest wartość policzalna. Ona w trendzie, jeżeli rynek wejdzie już w trend, nie powinna być większa niż, a jeżeli będzie większa niż, to będzie oznaczało, że rośnie prawdopodobieństwo odwrócenia trendu. I nie wynika to tak naprawdę z overbalansów, z tych innych rzeczy. Overbalanse są tylko zauważeniem pewnej rzeczy, która, no, na wykresie. My jesteśmy w stanie powiedzieć, że cofnięcie się ceny, pokonanie jakiegoś określonego poziomu podnosi prawdopodobieństwo odwrócenia trendu. Ale to o graniu z trendem to ja się nie będę wypowiadał, bo sam zbyt często gram przeciwko niemu. Ale no właśnie, obserwacje mamy takie, jakie mamy. I to chyba by było tyle. Słuchajcie, Michał jeszcze napisał, że na Edku Maciek na H1 z diamentem, jakby co? To, a no właśnie, no to jest, rozumiem, że mówisz tutaj, tak. Wzrostowy jako kontynuacyjny Maciek na wzrosty. No to jest dokładnie to, o czym przed chwileczką powiedziałem. No, zobaczymy. Słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Teraz zobaczymy, czy mi się tu przełączy. Chyba się przełączyło. Jeśli nie ma pytań, to ja na tą chwilę bardzo Wam dziękuję. Po prostu warunki, które mam, okazuje się, że niestety jestem w pomieszczeniu, które nie ma klimy, przynajmniej na razie, a temperatura na zewnątrz powoduje, że, że jeszcze daje radę. I chciałbym w takiej formie, dając jeszcze radę, skończyć, więc pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was oczywiście za tydzień na godzinę 18 w czwartek na Rynki na Poziomie. Zapraszam Was też w środę w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będę mówił o piramidzie wiedzy MMD, tej wiedzy takiej tradingowej, więc zapraszam tych z Was, którzy o MMD jeszcze nie słyszeli albo posługują się innymi metodologiami. Być może MMD przyda Wam się do analizy rynkowej i pomoże zbudować jakiś tam kolejny element w budowaniu przewagi. No, a oczywiście też we wtorek Q&A by MMD, to już taki stały cykl, czyli wtorki MMD, czwartki Rynki na Poziomie z DML-em. No, raz w miesiącu, przynajmniej na razie, dzięki współpracy nawiązanej z brokerem Purple Trading i Purple Trading Hubem, tą platformą edukacyjną, będę też miał takie merytoryczne spotkania. To najbliższe właśnie w przyszłą środę o godzinie 19, czyli piramida wiedzy MMD. Później, z tego co pamiętam, w lipcu będzie schemat jednej świecy. Taki schemat, który już dawno temu gdzieś tam zaobserwowałem. Można usiąść do wykresu i tak naprawdę po zamknięciu świecy rozpocząć handel. To taki dla osób, w szczególności dla osób początkujących. Poczekajcie, bo widzę, że coś jeszcze pisze. A, dzięki, dobra. Też bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia niebawem.